Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Mazowieckie Niziny V3. Polska wieś. Co dzisiejszej polskiej wsi? A dzisiaj prasowanie miałem live'a robić, ale jednak mówię, nagram odcinek z prasowania. Tam jeszcze później będziemy sorgo. Poczekaj, dobrze, tutaj sobie, żeby nogą nie zawadzić słuchawki, żeby przewodu nie wyrwać. Tak jak wspominałem na poprzednim odcinku, udało mi się ustawić drugi monitor, teraz mam podgląd, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa, w jakiej jakości, czy wszystkie głos słychać, czy nie słychać mnie dobrze. Więc z tego co widzę, nawet mogę troszeczkę farminga chyba podgłosić, ale zaraz zobaczymy, jak odpalimy ciągnik. Tutaj na tym polu kończyliśmy, tam kosiliśmy tutaj pszenicę. Więc fajnie tutaj poszło, no pszenicy wam powiem, nazbierałem, zaraz wam powiem, do silosa zajrzymy. Pszenicy nazbierałem aż 38 tysięcy litrów, więc zajebiście. Czyli udane żniwa, można powiedzieć. Oby cena dobra była. Dobra, no tutaj odpalamy, zobaczymy jak to z głośnością będzie po odpaleniu. No, widzę, że mogę troszeczkę podgłośnić teraz farminga, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaraz, zaraz. Teraz wszystko na bieżąco widzę, co się dzieje chociaż. To jest coś innego, nie tak jak przedtem. Tutaj chyba głośność, głośność tutaj gdzieś była. Czy była tutaj głośność? No tutaj, troszeczkę możemy... A, damy pojazdy trochę głośniej, żeby było słychać. O, jest dobrze. Zobaczymy, przetestujemy, zobaczymy. A raczej powinno mnie dobrze słychać, bo widzę, że no... No zobaczymy, no. Widzę według wskaźników, to jak mówię, to jeszcze zachodzi prawie na czerwono, więc powinno być już dobrze. Jeszcze troszeczkę poprawię sobie mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Więc no cóż, no to zaczynamy. Oj, za bardzo teraz, bo nie dam mówić. O, tak teraz musi być, zobaczymy. Sorry, jak coś, jakby było za głośno. Ja cały czas testuję to wszystko, teraz mam drugi monitor, testuję. Jak to teraz wygląda, wszystko dla mnie jest ok. Jak na razie włączamy tutaj naszą prasę. Oj, chyba będę musiał... Czekajcie, sobie chyba ściszę trochę te słuchawki, bo mi tam zbytnio nie będzie potrzebny taki głos, a tam to troszeczkę damy, żeby było słychać, co się dzieje. O, tutaj teraz, dobra, tutaj opuszczamy, opuszczamy, wsiadamy do środka i ogień, jedziemy z prasowaniem, no i zajebiście, wszystko elegancko się nagrywa. Zaraz, mamy drugą minutę, elegancko mogę teraz śledzić, ile czasu nagrywam, no jestem normalnie zadowolony. Godzina to wiadomo była, data była, tu na drugim monitoru też elegancko, można patrzeć ile euro stoi i tak dalej, więc jest fajnie, podoba mi się, czyli jeden cel, który miałem osiągnąć później, osiągnąłem teraz. No coś na to się poradzi, no to takie oferta po prostu, trzeba mieć szczęście. O, sorry, zachwyciłem się, naprawdę nie mówię. Dobra, zakręcamy, tutaj mamy płaski teren, a pojeździmy tak, no bo tutaj wiadomo, nie będę już tak kombinował. Ponoć jakaś aktualizacja była, ale nie jestem pewny, bo coś tam doszło do tego farminga znowu. No i tak, tak średnio to widać, faktycznie są te ścinki. Na nagrywaniu... Na OBS-ie tak tragicznie nie widać tych ścinków. Też troszeczkę są, ale trochę mniejsze. A to tam, dobra. Nie będę się tym zamartwiał. Jedziemy tutaj prawie 9000 belki. I chyba będę tutaj jeździł prosto od razu na drugie pole, to też do belowania wszystko idzie, więc będziemy tak przejeżdżać przez granicę i będzie szybka robótka. Trochę pobelujemy, trochę pokosimy sorgo, bo dawno sorga nie było. Nie przypominam sobie, kiedy był na odcinku sorgo, ale tam tyle, to trochę porobimy tym, trochę tamtym, trochę tamtym, trochę akcji jakiś będzie. No więc no cóż, piękna pogoda, temperatura odpowiednia, 25 stopni w cieniu, słoneczko wczoraj, no... Dziękować Bogu, popadało u nas, popadało tutaj u mnie, tak dolało, że no dajcie spokój, no. Ale to cieszyć, wiadomo, fajnie, fajnie. Dobra, może pinka tu nie zaciągniemy. Przejadę tutaj, tak będziemy co drugi, bo nie chcę się tam cofać, tracić tyle czasu na to cofanie. Ale damy radę, tutaj prawie te pokosiki się układają, dobra, to trochę pole, trochę, to jest bardziej przesunięte, albo to jest tamto jest bardziej przesunięte. Trochę źle pokosy układają, trochę tak, a nie ma na co narzekać. O, i drugi weekendzik akurat fajnie bym na się trafił. Na długi weekend będę miał, więc o, zajebiście, mówię, elegancko, mówię, kurna, mówię.
dzisiaj, jutro, pojutrze, pojutrze i dopiero o, ale jeżdżę i tak wam wyliczam, jeżdżę. Na pewno mijaka zrobiłem, no jakby to było inaczej. No ten Fergusonek już trochę ko nim, trochę tej godzin ma przerobionych, ale nie tyle co Ferguson tamten, wiadomo, no Ferguson to jest podstawowy ciągnik od początku serii, tu też kilkanaście tysięcy razy się zmieniały te maszyny, więc dobrze tam. Dobrze, nie mam nadzieję, że wam będzie się podobał ten odcinek. No poprzedni też widać, że wyświetlenia w miarę, ale tam. Ja i tak teraz zbytnio, tak jak wspominałem, czasu nie będę miał na to, żeby siedzieć i nagrywać. Trochę robótki mam do zrobienia w domu. Jutro już się biorę za kolejną robótkę, więc... Więc nie będę miał tak zbytnio czasu siedzieć i nagrywać tego farminga. No raz w tygodniu jak się pojawi, tak jak się pojawiał, powinien się pojawić. Będę się starał, żeby raz w tygodniu się pojawiał ten farming, może jakoś na tygodniu, zależy kiedy chwilę czasu znajdę do nagrywania, może tak na weekendzie. Tak jak dzisiaj go nagram. No i jak dobrze się zmontuje, wyślę wieczorem, będzie odcinek tego dnia, więc to jest jeden plus, że szybki internet jeszcze jest, więc moim zdaniem jest ok. A czy live'a jakiegoś odpalę na weekendzie? Nie wiem, czy będzie mi się chciało mówić, bo trochę coś mnie znowu struny głosowe atakują, bo za dużo się mówi, cały czas ta buzia tap, nie zamyka się. Tak później wychodzi, już chrypa jakoś zaczyna wchodzić, więc nie wiem, czy będę robił, czy będzie mi się chciało, robótkę na dwa dni zaplanowaną. Pogoda ma sprzyjać, można się trochę na słoneczku poopalać. No powiem wam, że w tym roku to słoneczko też mnie tak złapało szybciutko i mi chyba skórka schodziła z główki. Spawałem jedną rzecz i słoneczko mi dopadło, ale no nie spodziewałem się. Czy tak na głowie, to i tak, bo później jak szlifowałem, to bardziej mi dopadło, bo jak spawałem, to maska była cały czas zakryta, to nie powinno mnie na twarzy złapać, ale złapało jak w cudem, więc daje taka tajemnica przyrody. Nie będziemy się zagłębiać w tajemnice przyrody. Taka prawda jest. Dobra, tutaj, czy na prawo. Dobra, tutaj skoczymy, objedziemy tutaj. Więc jak tam wam, wy też macie długi weekendik, czy pracujecie, czy chodzicie do szkoły, jeszcze trochę wakacji w następnym tygodniu, będzie chyba koniec roku, czy za dwa tygodnie, dopiero za dwa tygodnie. A, może być tam. Mnie to tam wakacje, o, jak w sierpniu będę miał dwa tygodnie urlopu, to są moje dwa tygodnie wakacji, więc jak dwa miesiące kiedyś było, ale to jest norma tam, życie, takie życie niestety. Trzeba zarabiać, żeby mieć pieniądze, nikt ci nie da, jak będziesz leżał. Więc trzeba zapierniczać. Dobra, jeszcze troszkę tutaj pobolejemy, później poza odcinkiem zbeluję, tak żeby was nie zanudzić, bo już mamy 8 minutę odcinka, więc chyba nie będziemy też tyle siedzieć i z tej się prasą bawić, pokosimy trochę. I tak postaram się do 20 minut nagrać odcinek, tak żebyście się nie, no, tak żebyście dużo nie musieli oglądać, bo teraz ciepło, wiadomo, to wam tak samo się już nie chce tak oglądać tych odcinków. Więc to postaram się tak nagrać, żebyście mieli nie za duży odcinek do oglądania. Mała akcja. Powinno mi się udać nawet może i prawdopodobnie w krótszym czasie. Dobra, tutaj o, jadę, patrzę jak na to, nie mogę się naprawdę, muszę się przyzwyczaić do tego drugiego monitora, bo patrzę na ten i na ten. Więc fajnie, o to mi chodziło. Pomocniczy monitor jest. Cel osiągnięty. Tak jak cel kroków osiągnięty na dzień. Wczoraj to osiągnąłem. Dzisiaj raczej, no, siedzę w domu, to nie osiągnę tego kroku, trochę się chodzi, trochę tamto, ale tyle kroków to się nie zrobi, niestety. Ale no cóż, na to się poradzi, może by nie jakiś spacerek się pójdzie, jako pospacerować trochę. Bo mimo, że w tamtym tygodniu oglądałem zboże, ale nie wiem właśnie, czy będzie mi się chciało spacerować. Muszę się zastanowić. Gdzie tu można by, no, można iść bez celu pochodzić, ale czy na pewno bez celu tak chodzić jest sens? Tu jak zaciągnie, to zaciągnie, dobra. Chyba na tym polu się zatrzymam. Czy... Nie no, już będzie 10 minuta odcinka, ja nie będę też tutaj... Nie będę was zanudzał samym belowaniem, bo już też mi się gardło przestanie działać. W końcu o tym mam jeszcze jedno pole do belowania. Więc tutaj się na tą chwilę zatrzymamy, później tam... Może w następnym odcinku pozwozimy te belki. A dobra, pojedziemy już tutaj, przejdziemy. Zaciągniemy, dobra. Wyłączamy prasę, gasimy ciągniczek. No, już niedużo zostało, przyjdziemy się tutaj, po sąsiada Sorgo.
Maję, tam jest jeszcze kiszonkę, czy na kukurydzę zrobić. O ja, to muszę kombaj jakiś siądzieć, ale nie mam gotówki na razie, żeby wynająć tutaj kombaj. Bo to też już kukurydza jest gotowa, jeszcze siewy. O ja kurna tam. Na tym sierpniu to roboty jest, później wrześniu siewy jakie znowu. Dobra, my tu sobie przejdziemy spacerkiem elegancko, zarąbiście. No, tak jak mówiłem, do 10 minuty się obrobiłem, tak mniej więcej. Ja bym jeszcze do 15 minut, jakbym zrobił, to by było coś, ale tam... Mówię, chcę wam sorgo pokazać, bo nie wiem, czy dawno było pokazywane to sorgo, nie pamiętam już tam. Ale jakiś... To już będzie trzeci część żniw, można powiedzieć. Raczej ostatnie to są moje żniwa. To są już ostatnie pole, które koszę. Jak na razie, bo to już później... Nawigacja działa, no tak średnio. Muszę wyjść, kurka, nawigację sobie nastawić, ale ten numer tutaj hałasnie. Dobra, wsiadam do środka, ujej, bo nie będzie tam mi w ogóle słyszeć. Więc chyba na koszenie to, że ja to trochę przyciszę ten kombaj, bo to trochę jednak morder, że ten kombaj. Dobra, trójeczka, nawigacja działa, no i jedziemy tam, panowie i panie tam, kochani widzowie. Dobrze ustawiłeś się, no troszeczkę mogę dać. O Jezu, co to mi się tu powaliło? Coś tu kliknął znowu. O, zaraz się odpierdziło na jeździe. Nie to co potrzeba, chciałem kliknąć, ale to już nic, dobra, jedziemy, już się sam naprostuję. Chciałem dobrze, a jak zawsze wyszło źle. A na live'y chyba znalazłem jedną mapkę, na której bym mógł pograć na live'ach akurat. Ale tak nie wiem, tu już będzie, który to odcinek już będzie tutaj, na tej mapce. Około dziś 50, chyba 49 już był, czy teraz będzie 49? No powiem, takiego długiego serii tutaj na moim kanale też w historii tak nie było. No. No i praktycznie co ja się rozwinąłem? No nic, trochę oboru, trochę budynku, trochę maszyn pozmieniałem. Pól troszeczkę przybyło, no i jakoś powinienem trochę lepiej się rozwinąć, ale no widzicie, no nie zawsze tak jest. Jak mi się chciało, dobra. Cofniemy. Cofniemy tutaj sobie, o, header pracuje elegancko. Cofniemy tutaj poprzeczniaczek, sobie wytniemy. O, trochę tego sorga może też nakosimy, no. Chyba raczej te wszystkie, bo miałem pszenicę, sorgo, rzepak, owie, owsa nie miałem. Tam jest soja i kukurydza i buraki chyba tam są. Tamte polu, no zimę. No nie powiem wam naprawdę. Już pamięć nie ta, chyba na to wchodzi. Zobaczmy jak to złapie. Dobra. Dobrze jest. Dobrze jest, faktycznie się zgadza na ten header. No mówię, jeszcze chwilę pokosimy, jeszcze 13 minuta. O, chociaż mogę wam mówić, która minuta jest, która co i jak. Wszystko elegancko widać, jestem zadowolony. No co, w następnym na pewno rozwój będę chciał pól trochę dokupić, jak na razie, bo nie mam tych pól dużo. Dużo pól nie mam, by się przydało dokupić, tą oborę by przydało się przybudować. O, tyle belek są, tutaj stoi. By się przydało tą oborę inną postawić, wprowadzić jedną modyfikację do tego, no trochę siana, żebym nazbieram. Nie powiem, że nie, dobre zbiory siana były. Dobra, to cofniemy, bo tu chyba nie rozwalimy. Przejdziemy tutaj, wytniemy, bo tutaj lasek, nie wiem czy ten lasek się pozbywać, czy zostawiać to, czy ten wam klimacik się podoba, czy wycinamy ten lasek, posadzimy sobie inne jakie drzewka tutaj, poszerzymy trochę to, no nie wiem jak wy myślicie, kombinujemy coś tutaj, o tu jeszcze muszę orkę zrobić, przy nawóz na wieś, orkę zrobić, no i tam kompost wywiozę, bo tu będzie rzepak siany na tym polu, no i to raczej bym chciał jeszcze tam tą właśnie kukurydzę najlepiej, najbym kosił. Nie, i tak, że komu tam będę było. Nie, tutaj miał szybciej dojechać. No zobaczymy, będę musiał na pewno wynająć porządny kombaj do kukurydzy, do kiszonki, do sieczki. Z dodatkiem, nie będziemy się bawić tym jedną żednówką, bo jak traktor to się bawiłem przez kilka odcinków, jeszcze na live kończyłem, więc wynajmę sobie jakiego klasa, John Deere'a, czy co tam będę miał dostępnego w sklepie, żeby mi wynajęli, tylko że muszę mieć pieniądze. A jak pieniędzy nie będę miał, to ich nie wynajmę maszyny. Tak to mi się przyczepę do tyłu podczepiało.
by jakoś szła ta robota samemu, no bo nie mam kogo zaprosić, żeby mi tutaj pomógł przy akcji kieszonka, przynajmniej te dwie osoby się przydały, ale to... Nie będziemy się zamartwiać tym, damy radę sobie jak zawsze. Oj, ale bym teraz robił tak, jakby tu by wjechał. Wjeżdżaj, naprowadzaj się, nie może gałka się nie urwie. No i jedziemy, sorgo. No, powiem, tego sorgo też może być sporo. I to jeszcze może akcję mulcowanie zrobimy, bo mulcher chyba jeszcze u mnie stoi, jak go nie sprzedałem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 60 fps tutaj na tym. Na OBS się trzyma. Nie, mówię, da mi się tą kartę chyba inną kupić, ale nie teraz, tak jak wspominałem, duże wydatki, auto i tak dalej. Będziemy musieli się jakoś przemęczyć, zobaczymy jak na innych mapach, może to jest przyczyna, że to za długo się gra na tej mapie, też tak może być. Musiałbym zobaczyć, ile już godzin na tym serwerze przegrałem, bo nie zawsze zapominam, ile tych godzin tutaj minęło. Ile ta seria tak rzeczywiście, bo tyle odcinków, co ponagrywałem, live'y jeszcze w międzyczasie były. Chyba ze dwa live'y tutaj były na tej serii. Ale dobra, nie będziemy się tam zamartwiać, co i jak, i dalej. Najważniejsze, że tutaj żniwa idą. Sorgo będzie wymuczone, to najważniejsze, to się liczy. A resztę to tam, nie ma nad czym płakać. Dobra, tutaj jeszcze niech będzie, żeby nie było, że tu jadę na pusto, troszeczkę jeszcze złapę. Obkręcamy, no i chyba, no cóż, no, jeszcze raz uzbieram, może zbiornik się uda i będę kończył, bo to już 16 minuta. Więc chyba więcej nie ma sensu wam tutaj nagrywać, tak szczerze. Ujujuj. Zawczas wcisnąłem. I nie załapało. Tutaj miałeś jechać. Dobra, nic się nie dzieje, wracamy na tory, jakie powinny być. Idzie elegancko. Może by jakie miejsce gdzie indziej to tę formę drugą przygotować, nie wiem. Tutaj jest w miarę równy teren, już tutaj trochę pobudowany, mam może by tu dalej się rozwijać. Nie wiem, nie wiem, bo gdzie ja znajdę jakiś inny teren lepszy. Chyba raczej nigdzie terenu nigdzie nie znajdę. Takiego w miarę dobrego na rozbudowę. No nie wiem, no nie wiem, na razie jeszcze pomyślę. Co dalej z tą serią, czy jakiej zamiast tej na jaką inną mapkę by się nie przenieść. Nie wiem, czy to jest sens przenoszenia się na inną mapkę. To się pogra trochę na tej mapce najwyżej. Nie wiem, jak wy myślicie, jest sens przenoszenia się? Dajcie znać. Tak szczerze, do końca farminga tylko będę na tej mapce też grał. No to też tak trochę jest, no tak sobie, tak średnio. Tyle mapek troszkę polskich, dwie oglądałem. Dwie, na której bym mógł zrobić serię. No ale nie będę nagrywał trzech serii, bo bym się go głupio samemu nagrywać. No nie wiem, muszę zastanowić. Muszę się zastanowić, czy trzecią serię jeszcze sobie dorzucać. No nie wiem, nie powiem, mam ciężki temat. Dobra, jeżeli jesteśmy tutaj, to podjadę. Dobra, już tam będę się z wami żegnał tam tym pięknym akcentem, tym ładnym, trochę brudnym kombajnem, trochę no John Deere'em przepięknym. Łąką skoszoną, która będzie do zaorania. Tutaj będzie do połączenia, bo jak to wspominałem, któregoś pięknego odcinka dokupiłem ten teren. Będzie trzeba miedzę przeorać, pociągnąć i tu rzepak pójdzie jako na pierwszy rzędu, bo tu u góry, tam trawa. Tylko będę musiał te kamienie znowu pozbierać, bo to tak brzydko wygląda, ale to jak założemy, puch puścimy w ziemię. Najpierw nawieziemy tutaj ten, tamto i tak wapno się nie liczy. Tutaj to jest tak posypane poprzedniego właściciela, że tutaj spoko. Jeszcze wapnowanie by się przydało. O ja cię pierniczę, ile jeszcze mam tutaj roboty, tak szczerze powiem, wszystkie praktycznie pola będą do wapnowania. O tu już jest w porządku, no by się przydało dać tego wapna troszeczkę, no. Ale uwaliłem kumpa i widać, że dopiero pracuje na żniwach. Dobra, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 22 na mapce Mazowieckiej Nizinie V3 Polska Wieś.